Który z was do klaty wchodzi na mecz? Kolega. Czy jego kolega? To się pali do gry, jak tu widzi. Owszem. Kto to obejrzy? Kto ci pierze potem ciuchy? Żona. Pozdrawiamy żonę w takim razie. Dokładnie. Gdzieś tam po wczorajszych opadach nocnych całodniowych, no boisko wygląda katastrofalnie tutaj w Gliwicach i nie ma co ukrywać, że dzisiaj nie będzie dużo piłki nożnej w tym meczu, tylko będzie rąbanie, będzie kopanie i kto będzie miał większy charakter, ten mecz wygra. Rafał mówi, że nie zgłosi kontuzji, jednak wejdzie. Nie wpuści do bramki Kuby. Nie wpuści do bramki Kuby, ale zastanawiam się, czy Rafał kąpielówek lepiej jakby nie ubrał do tej bramki, bo piaskiem woda przysypana, ale woda cały czas wychodzi, więc tutaj no, kwestia przygotowania boiska jest bardzo słaba i no i tutaj gdzieś klub z Ekstraklasy ma problem, żeby przygotować boisko do rozgrywek czwartej ligi, no to tutaj coś jest nie tak. Tak czy owak, jedni i drudzy, jeśli zagrają, no pewnie zagrają, to warunki będą mieć te same. Dwie drużyny, które bardzo dzisiaj chcą punktów pod kątem tego, w jakich nastrojach spędzą zimę, bo już o nich trzeba myśleć. Tak, dokładnie tak. Gdzieś tam nie ma co szukać wymówek, nie ma co szukać gdzieś tam pomocy gdzieś indziej, tylko trzeba wejść na boisko i zrobić robotę. Zespół dobrze zmotywowany, przepracowany, praktycznie oprócz Szymona Siwego wszyscy gotowi do gry, więc mamy pole manewru i jesteśmy gdzieś gotowi na to, żeby podjąć rywalizację z ciężkim przeciwnikiem, z Piastem. Tabela oszukuje, biorąc pod uwagę miejsce Piasta, bo tak patrzyłem sobie ich wyniki, to przeciągali ich rywale o jedną bramkę, ale tak naprawdę to ciągle zespół, który każdemu się stawia. Tak samo można o nas powiedzieć, że tabela też troszkę oszukuje, bo też gdzieś tam te mecze zawsze na styk albo kończący się zazwyczaj remisem. Ale tak, no każdy mecz jest inny w tej lidze i tutaj nie ma co patrzeć na tabelę, trzeba się skupić na robocie, która jest do wykonania i naprawdę dzisiaj dobry wynik daje nam spokój przed ostatnim meczem ze Szczekowianką i takie czyste głowy do pracy na przyszły tydzień. Ale się umara się tutaj. Żeby nie widziała. Damy radę. Ale z tym piachem jest lepiej, jak tam jest wysypany, czy to lepiej? Trochę lepiej. Tak, jakby było go za dużo, to by było gorzej, ale jest tak wyłożony, tylko żeby wody nie było i... Fajnie miękko, nie? Amortyzacja. Tak, to jest amortyzacja, no. Chyba się tak nie odbija wtedy, ale można trochę... Noga może zostać pewnie z piachu, ale lepiej jak jest tak zwane bagno z wodą w tej... To wtedy gorzej. Idziemy obmyć trochę. Od razu zapytam o warunki dla obu zespołów, takie same dla obu zespołów, trudne patrząc na stan murawy. No łatwe nie są, ale też możemy zobaczyć na datę, dzisiaj jest 4 listopad. No to ciężko się spodziewać, żeby wszystkie boiska były suche, no to nie jest podgrzewane, więc są jakie są. Tak, widać, że nie jest podgrzewane. Dla obu zespołów to jest taki mecz trochę już o spokojną zimę, bo dwie kolejki zostały, dla was to w zasadzie o nadzieję na spokojną zimę. Znaczy, oczywiście, że tak. Punkty, miejsce w tabeli w tym wszystkim są ważne. My oprócz tego mamy też taki nasz cel, powiedzmy, wewnętrzny, jak rozwój tych zawodników, bo też w dużym stopniu to jest dla nas ważne, żeby ci chłopcy robili progres, żeby oni mogli i mieli szansę rywalizować na poziomie centralnym. Natomiast nie da się ukryć to pod kątem tabeli ligowej, że punkty są tutaj no i dla was i dla nas jak najbardziej potrzebne, tak? To zawsze da troszkę więcej spokoju i komfortu pracy. W ogóle widzę taką zależność, że te młode ekipy, które rok temu były w czubie tabeli, dzisiaj solidarnie, nie wiem, czy czują presję, na którą nie były jeszcze gotowe w kontekście walki o utrzymanie, czy to, że inni powzmacniali się i grają bardziej na serio? Ja bym powiedział, że raczej drużyny to słabsze, może te średnie bardziej dołączyły do tego grona zespołów właśnie lepszych poprzez jakiekolwiek wzmocnienia, tak? Bo zaczęło się jakieś tam szale sprowadzania zawodników z jakąś tam przeszłością, trzecią, drugą ligową, kto ma jakąś możliwość, jeszcze kogoś tam powiedzmy lepszego. Oczywiście to jest tam prawo
to jest prawo klubów. Natomiast to, do czego pan tutaj mówi, że te młodzi mają jakieś problemy, może gdzieś tam góruje brak dojrzałości jeszcze, tak? Brak często jakiegoś zdecydowania, tak? Po prostu zawodnik starszy, który jest bardziej doświadczony nawet tylko na poziomie czwartoligowym, ale powiedzmy rozegrał tu 100-200 meczów, no to on może czasami podejmie lepszą decyzję w ofensywie czy tam w defensywie, a młodzi się tego uczą. Tak patrząc na same wyniki, to mam wrażenie, że wam te punkty uciekały o jakiś szczegół, o drobiazg, tam zawsze jest jedną bramką w tył. Myślę, że każdy gdzieś tam, każda z drużyn, która tutaj jest w tej tabeli, mogłaby powiedzieć, że gdzieś im punkty uciekły, no ale faktem, no my sobie naprawdę możemy sporo gdzieś tam meczy policzyć, gdzie powinniśmy je wygrać, a się kończyły remisem albo i nawet naszą porażką, tak? Także na pewno gdzieś tam parę punkcików dobrych nam uciekło, no ale to już jest przeszłość, tak? Teraz jak, się trzeba jeszcze skupić na tym. Jak rozumiem, królowie remisów z Radziankowa przyjeżdżają do królów, no, z Gliwic, ale remis nikogo nie urządza. No nie wiem jak Radziąków, no my chcemy wygrać. No. Panowie, nie wkurzajcie się na to, na co nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na boisko, nie mamy wpływu na pozostałe rzeczy, ale mamy wpływ na to, że my ten mecz dzisiaj wygramy, chłopaki. Walka, zaangażowanie, 100% determinacji to dzisiaj będzie klucz. Nie granie w piłkę, nie fajne budowanie, otwieranie, chłopaki, tylko walka i zespół, który chce zrobić robotę, chłopaki. Istotny dla nas bardzo mecz. Zróbmy, chłopaki, sobie fajną sobotę dzisiaj. Dawaj, Gwiazdka. To wygramy! Idzie! Dawaj! Mecz Jasku stałe. Ławka też żyje, panie. Ligowy rok pomału dobiega końca, a pierwsza połowa listopada to zarazem ostatnie okazje dla uczestników czwartoligowych zmagań na powiększenie punktowego kapitału. Ruch w ostatni weekend października przełamał serię meczów bez wygranej. Tym razem wybrał się do Gliwicy zagrać z rezerwą miejscowego Piasta. Podopieczni trenera Marcina Czcionki, na terenie, z którego zwycięstwo w trwającej rundzie udało się wywieźć tylko dwójce Zagłębia Sosnowiec, chcieli zagrać z Gliwiczanami o pełną pulę. Z podobnym celem na murawę wyszli jednak gospodarze, którzy, podobnie jak ich ekstraklasowy pierwszy garnitur, tej jesieni wyjątkowo często kończą swoje występy remisami. Ruch wyszedł na boisko w podobnym ustawieniu jak tydzień wcześniej przeciwko Unii Rędziny. Do meczowej osiemnastki po chorobie wrócił Kacper Sadlak. Na ławce rezerwowych usiadł wracający do pełni sił po kontuzji Szymon Siwy. Jest żółte. Piłkę. Strona która? Żółto-czarni kapitalnie zaczęli to spotkanie. Fabian Brewczyk w czwartej minucie podał piłkę na lewą stronę do Miłosza Ćwielonga. Ćwieląg dostrzegł wychodzącego na pozycję Kacpra Zalewskiego. Zalewski odegrał przed bramkę, nabiegł na piłkę Piotrek Kwaśniewski i otworzył rezultat tego meczu. Ruch Radziąków od czwartej minuty prowadził z rezerwą Piasta w Gliwicach 1-0. Było trochę przypadku w końcowej fazie tej akcji, bo podbił piłkę defensor Piasta, ale ostatecznie wszystko szczęśliwie kończy się dla ekipy trenera Czcionki. Te pierwsze fragmenty meczu pod kontrolą Radziąkowian, kolejna okazja dla Cidrów. Marcin Kowalski przyblokowany, teraz wolej, ale zeszła piłka zawodnikowi Ruchu, wylądowała jednak znowu na nodze Kwaśniewskiego, tyle że ten tym razem nie trafia w bramkę. 13 minuta i raz jeszcze atakują Radziąkowianie. Przejęcie piłki na połowie rywala. Futbolówka zagrana do Michała Szromka. Szromek do niepilnowanego Fabiana Brewczyka. Ten nie decydował się na strzał. Prawą nogą przełożył ją na lewą i ostatecznie piłka mija słupek bramki Piasta. W 21 minucie zaatakowali miejscowi. Mieli trochę miejsca w środku pola. Dobra piłka w kierunku Piotra Urbańskiego. Urbański podcina piłkę nad wychodzącym z bramki Rafałem Strzelczykiem i robi się w tym meczu 1-1 z przebiegu gry. Niewiele wskazywało na to, że gospodarze wyrównają, no ale błąd obrony Cidrów sprawia, że wszystko zaczyna nam się tutaj od początku. I teraz to gospodarze stają się zespołem, który częściej zaczyna zagrażać ekipie rywala. Filip Karbowy zagrywa w pole karne, wybija to głową Rafał Otwinowski. Jeszcze jednak sytuacyjne uderzenie jednego z zawodników Piasta, no i końcami palców narzut rożny paruje tą piłkę Rafał Strzelczyk.
A to już 35. minuta meczu. Oskar Leśniak ma piłkę w środku boiska. Znakomite zagranie na wychodzącego na pozycję Piotra Urbańskiego. Broni to Rafał Strzelczyk, ale zupełnie zapomnieli zawodnicy ruchu o tym, by przypilnować pędzącego do dobitki Bartłomieja Pankowskiego. Ruch Radzionków przegrywa w tym momencie z miejscowymi 1-2. I teraz ruch odrabia straty. 40. minuta. Miłosz Ćwielok na wolne pole. Biegnie do piłki Michał Szromek. Został popchnięty przez Radosława Kruppę i arbiter bez wahania decyduje się na podyktowanie rzutu karnego dla ruchu. Do niedawna marnowane jedenastki były prawdziwą zmorą ruchu, ale ta klątwa została zdjęta przed tygodniem, gdy żółtoczarni dwukrotnie skutecznie egzekwowali rzuty karne. Tak było i teraz. Michał Szromek pewnym uderzeniem pokonuje Bruno Śledzińskiego i od 40 minuty Piast 2 Gliwice, ruch Radzionków 2-2. To było ciekawe, emocjonujące 45 minut, po których oba zespoły na 15-minutową przerwę udawały się przy rezultacie remisowym. Ościu ma piłkę w stole, jedna z trzech w środku obrony, a każda piła przechodzi dwa treści, chłopaki. Odpowiedzialność... Ja pan sekurację! Kurwa tak! Jak gra drugą piłkę, tylko ustaw się bokiem, kurwa ma zamiar zagrania, to już napierdalasz kurwa w pole karne! Z chłopem! Kurwa mać! Panowie, ja bym chciał tak dostawać takie piłki, żeby nikt mnie nie krył. Musimy zmienić jedną rzecz, bo nie jesteśmy w tej trójce odpowiedzialni za gościa, tylko cały czas liczymy, że ktoś zrobi nam robotę. Klasyczne nasze 4, 5, 1, gdzie czwórka obrońców mocno zawęża i zabiera się z piłkami za plecy i jest odpowiedzialna za te piłki za plecy. Jeden idzie, drugi asekuruje, zawężamy, klasyka nasza gatunku. Jeżeli wszyscy będziemy podchodzić na 100%, wygramy ten mecz. Dokładnie, ale i mamy być drużyną. Komuś nie wyjdzie, to nie odzywajmy się już wszyscy. Jeden zwrócił uwagę, najbliższy plus trener, tak. A my już się nie odzywajmy, bo my zaczynamy, wszyscy z drugiego końca wojska krzyczymy, kurwa, później to zagrał. Siłę nie pociera. Jest podejmowanie decyzji, chłopaki indywidualne, okej, okay, trudno. Każdy popełnia błędy na boisku, nie ma piłkarza, który nie popełnia. Nie ma wymówek, chłopaki, wychodzimy. Koncentracja pan od początku jest. Jest pozytywnie. Dołóżmy jeszcze od siebie 25% więcej i ten mecz będzie zwycięski. Dawaj, idziemy. To wygramy! Idziemy! Dawaj! Tą drugą część meczu, podobnie jak pierwszą, ruch zaczął naprawdę obiecująco, choć pomógł w tym bramkarz Piasta, Bruno Śledziński. Pomylił się przy wybijaniu piłki, potem złapał futbolówkę, gdy ta uciekła mu z rąk. No i w efekcie Radzionkowianie mieli rzut wolny pośredni z obrębu pola karnego rywala. Miłosz Ćwielok delikatnie wystawił piłkę Marcinowi Kowalskiemu. Po strzale tego drugiego piłka trafia w mur, ale to nie koniec, był jeszcze Kacper Zalewski. No i kończy się to wszystko rzutem rożnym dla Radzionkowian. Z narożnika boiska piłkę dośrodkował Piotr Kwaśniewski, idealnie na głowę zupełnie niepilnowanego Miłosza Ćwielonga. Ruch Radzionków znowu wychodzi w tym meczu na prowadzenie od 52 minuty, wygrywając 3-2. I podobnie jak na początku tego meczu, Radzionkowianie mają okazję do tego, by podwyższyć rezultat. Dobre zagranie Piotra Kwaśniewskiego z rzutu rożnego. Bruno Śledziński musiał wybijać piłkę z najbliższej odległości. Tylko w poprzeczkę trafia Marcin Kowalski. Ciągle wynik 3-2 dla gości. 63. minuta, do odrabiania straty biorą się miejscowi. Filip Karbowy zszedł z piłką w kierunku środka boiska, oddał ją do jednego z partnerów. Uderzenie lewą nogą mija słupek bramki Rafała Strzelczyka. Po kilkudziesięciu sekundach przenosimy się na połowę Piasta. Dośrodkowuje Marcin Kowalski. Centymetrów zabrakło Fabianowi Brewczykowi do tego, by sięgnąć tej piłki głową. O naprawdę dużym pechu młodzieżowiec ruchu mógł mówić minutę później w wydawało się niegroźnej sytuacji. Kontuzja odniesiona przez naszego zawodnika okazała się na tyle poważna, że ten musiał udać się na badania bezpośrednio z boiska. Oczywiście został zmieniony przez Kacpra Sadlaka. Życzymy Fabianowi dużo zdrowia, bo ta końcówka rundy jesiennej w jego wykonaniu była przecież naprawdę obiecująca. Wracamy jednak do tego, co działo się na boisku w Gliwicach. Po rzucie rożnym gospodarze mieli okazję do wyrównania po uderzeniu doświadczonego Wojciecha Kędziory. Bardzo pewnie piłkę złapał jednak Rafał Strzelczyk. 72. minuta, przenosimy się na połowę Gliwiczan. Kacper Zalewski, dobra piłka, prosto padła do Michała Szromka, ale jego uderzenie spokojnie łapie Bruno Śledziński. Ciągle zatem tylko jeden gol przewagi dobrze grających w tym spotkaniu Radzionkowian. No i jeszcze jedna okazja do kontrataku. Świetne zagranie Kacpra Zalewskiego do wychodzącego na pozycję Piotra Kwaśniewskiego na tej nierównej murawie. Musiał decydować się na strzał pomocnik ruchu, a ten strzał okazał się odrobinę niecelny. W 78. minucie gracze w czerwonych strojach mieli okazję na doprowadzenie do remisu. Piłka trafiła w pole karne pod nogi Jakuba Skupienia, ale ten kopnął
centymetry obok słupka bramki Rafała Strzelczyka. 5 minut później szansy na postawienie w tym meczu kropki nad i szukali radziąkowianie. Z rzutu wolnego zagrał Piotr Kwaśniewski. Głową przed bramkę zgrał futbolówkę Rafał Otwinowski, ale nie udało się sięgnąć piłki nabiegającemu na to wszystko Kacprowi Sadlakowi. Nie było zatem czwartego gola dla Ruchu. Była za to okazja na wyrównanie dla Piasta. Dośrodkowuje Wojciech Kędziora. Niepilnowany w polu karnym Cidrów był Piotr Urbański. No i on doprowadza do remisu. Piotr Urbański zdobywa swojego gola numer 2 w tym meczu, a Ruch wypuszcza prowadzenie z rąk na kilka minut przed końcowym gwizdkiem sędziego. Jednych ani drugich podział punktów w tym meczu wcale jednak nie satysfakcjonował. Trzeba jednak oddać gospodarzom, że to oni mieli bramkowe okazje w samej końcówce. Najpierw jednak strzał Adama Kalety skutecznie w swoim polu karnym blokował Tomasz Harmata, a potem nie udało się wykorzystać piłki meczowej Oskarowi Leśniakowi. Złapali się za głowy po tej akcji gospodarze. Po chwili za głowy złapali się również żółto-czarni. Arbiter zagwizdał po raz ostatni, a Ruch, który dwukrotnie wypuścił w tym meczu z rąk prowadzenie, musiał zadowolić się jednopunktową zdobyczą w Gliwicach. Przed żółto-czarnymi jeszcze tylko jeden ligowy mecz w tym roku. Za tydzień w sobotę o godzinie 17:00 Cidry podejmą przyknosałe Szczakowiankę Jaworzno. Szacunek za organizację, za walkę, ale dobry, bardzo dobry zespół zaciąga chłopaki wynik. Zaciąga wynik, tym bardziej, że jest to było dramatyczne do grania i tylko wystarczyło chłopaki oczywiście dobrze się poprzesuwać i byśmy to wyciągnęli. Mieliśmy swoje sytuacje, oni też mieli swoje sytuacje, chłopaki. Nie możemy takich bramek tracić. Nie możemy takich bramek tracić, bo mówimy o tym, pracujemy nad tym. Gdzieś tam druga bramka raczej to odbija, a my patrzymy na co chłopaki, to nie. Został jeden mecz za tydzień, punkt na wyjeździe, zawsze punkt chłopaki, jedziemy dalej. Można by powiedzieć ile razy to samo, zresztą to pytanie padało w szatni zawodników, czy ten punkt próbujecie cenić. Powiedziałem, że dobry zespół, bardzo dobry zespół, prowadząc na wyjeździe 3-2, gdzieś tam w końcówce meczu musi te punkty dowieść do końca i widocznie nie jesteśmy jeszcze takim zespołem dobrym, bardzo dobrym, który by na to gdzieś tam zapracował sobie. No bramki dzisiaj stracone, to jest piłkarski kryminał, nie boję się tego głośno powiedzieć, bo mocno nad tym pracujemy. Dzisiaj gdzieś piłki za plecy, bez reakcji środkowych obrońców, bramka na remis podobnie, tutaj czeka nas mocna rozmowa z zespołem, bo takie rzeczy się nie mogą zdarzyć. Ciężki teren, dobry zespół Piasta, piłkarski, ułożony. No, mamy punkt, można powiedzieć, trzeba go szanować i szanujemy go, ale apetyty były na 3 i powinny być 3. Pretensje o stracone bramki to coś nowego, o tyle, że wydawało się, że jeśli coś dobrze już funkcjonuje w tej drużynie, to właśnie defensywa. Piłka nożna jest takim sportem, że trzeba cały czas pracować jeszcze, spracować, by nie popełniać błędów albo starać się iść do przodu. Jeżeli stoisz w miejscu, to się cofasz i tak też może dzisiaj gdzieś było, bo kurczę, przy normalnej dyspozycji defensywnej naszego zespołu stracilibyśmy 3 bramek. Pomogło w przerwie gdzieś zmiana naszego ustawienia i wyglądaliśmy lepiej w drugiej połowie w defensywie. No mimo to jedną bramkę gdzieś straciliśmy, a mieliśmy też sytuację na zamknięcie tego meczu, czy poprzeczka, czy gdzieś tam akcja indywidualna. Szkoda, że to nie wpadło. No to na koniec zostawiliście tu kawał zdrowia dosłownie i w przenośni ten punkt, choćby dlatego trzeba cenić, co z Fabianem na ten moment. Na ten moment ma gdzieś tam po wizycie w karetce mocne naderwanie mięśnia dwugłowego, ale wiadomo, idzie do szpitala na dokładniejsze badania i gdzieś tam będziemy wiedzieć więcej na dzień dzisiejszy. No wypada nam Fabian na pewno z ostatniego meczu i będziemy kombinować w tygodniu, pracować nad tym, żeby go zastąpić i żeby być gotowy na ten ostatni mecz, bo ja tam gdzieś powiedziałem, że celujemy 20 punktów i gdzieś tam brakuje dwóch, więc musimy to zrobić za tydzień w sobotę. No to zapraszamy ludzi. Tak, zapraszamy wszystkich na Szczakowiankę, przyjdźmy razem kibicować Ruchowi, przede wszystkim podziękować zawodnikom, bo zostawiają mnóstwo zdrowia na treningach, na meczach i gdzieś tam walczą z bólami, walczą ze swoimi słabościami, ale dają radę i naprawdę zapraszam serdecznie, żeby wspierać Ruch na tym ostatnim meczu, bo szykuje się naprawdę fajne widowisko. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can...